Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Ewy Nowak, Jagna i Biały Wilk. Tymek dołączył do rodziny Jagny i stał się jej bratem, przyjacielem i kompanem różnorodnych zabaw. Jagna jest z dziewczyną przebojową i właśnie skończył im się rok szkolny, wyruszają na wakacje razem z tatą. Tatą, który po dyżurze trawę i męczącej nocce trafia, można by było powiedzieć, w podróż, gdzie zawozi dzieciaki do babci Basi, aby mogły odpocząć od miejskiego zgiełku i roku szkolnego. Tutaj czeka na dzieciaki całe mnóstwo wyzwań i przygód. I to nie dopiero po którymś tam dniu pobytu babci Basi. Nie, na wsi jest naprawdę wiele wyzwań, wiele rzeczy do zrobienia. No i tutaj, nim jeszcze trafią do babci, spotkają wilka, białego wilka. Co się kryje za tym białym wilkiem? Musicie się przekonać sami, sięgając po książkę. Jest to ciepła opowieść, taka z klimatem wakacyjnym, zabierająca nas na prowincję. Do tego poruszany jest problem znęcania się nad zwierzętami, pokazywania, w jaki sposób ludziom brakuje empatii, zrozumienia. Poza tym mamy tutaj pokazane, w jaki sposób leśnicy, osoby zaangażowane w pracę w lesie, dbają o to, żeby zwierzęta były bezpieczne. Autorka uświadamia nas też, dlaczego niesamowicie ważna jest uważność w kontakcie z naturą. Bo natura jest piękna, ale może być też niebezpieczna. Nie tylko dla ludzi, także dla zwierząt. Ciekawe przygody, polecam i do zobaczenia.